Zapraszam na kolejny film wędkarski z nadrzeki Wieprz. Ale dziś będzie trochę inaczej. Nie mam spławikówki, tylko nie wiem, czy będzie widać. Fide, lub jak to woli Fede. I spróbujemy się w ten sposób łowić. Zanęta typowo federowa, trapera, białe obaki, może kukurydza. No i zobaczymy. Zestaw już zmontowałem. Zaczynamy łowić. Woda opada. Komary gryzą. Zobaczymy. Trochę to jest ciasno, więc ciężko będzie mi ustawić kamerę, ale dam chyba radę. Trzy białe haczyki na robak. Trzy białe robaki na haczyk. Zobaczymy. Woda jest dosyć wysoka, całkiem tu kotłuje, ale miejsce wygląda dosyć atrakcyjnie. Zobaczymy. Skończył mi się spray na owady, więc nie będzie zbyt przyjemnie. Nie wiem, czy jest w ogóle widać tę kapelę szczytówkę, myślę, że nie. Ale chyba inaczej po prostu nie będzie. Mówię, mam pełno krzaków, takie mała miejscóweczka ciasna. Ale przynajmniej daje się tu podjechać samochodem. Nie wiem, czy tej wersji potrzymamy, zobaczymy. Czy coś się zadzieje, czy coś weźmie. Woda jest taka dosyć brunatna, ale przynajmniej nie toczy. Nie przypomina kawy z mlekiem, tak? Tak jak na przykład Wisła w tym momencie jeszcze. Więc próbuję swoich sił na wieprzu i zobaczymy, co będzie. Czy chociaż będzie mieć jedno branie, czy coś złowimy. Mam nadzieję, że coś się uda. No kurczę, te komary nie dają żyć. Jest ciepło, siedzę w bluzie, albo po prostu inaczej się nie da. Strasznie kąsają. Haczyk założyłem taki 10 z gatunku tych tak zwanych samozaczynających, tak z kształtu mi wychodzi. Przepon nie pamiętam nawet, powiem szczerze, że też chyba 10 albo 12. Koszyczek chyba 60 gram. Spróbuję po tym może lżejszy rzucić, a na razie założyłem 60. No i jak już powiedziałem na wstępie, zanęta tapera stricte do federa. Na tą chwilę trzy białe robaki na haczyku, zobaczymy. Potem jeszcze ewentualnie spróbuję z kukurydzą. Nie planuję zmieniać miejsca. Siadam tutaj, połowię ile się da. No i zobaczymy, jak to będzie. Miejsce wygląda bardzo kleniowato przez te ciągłe jakieś wilki i wsteczne trądy. No, mam nadzieję, że coś się skusi. Zanęta sprawi, że jakieś ryby przypłyną, podpłyną. Zainteresują się haczykiem. Mam chyba prawie półmetrowy przepon. I czekamy. Został zawiązany. Wrzuciłem z powrotem. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie wiem, czy nad mnie widać. Nie wiem, czy mam dobrze ustawioną kamerę. Ryzyk fizyk. Zobaczymy. Lżejszy koszyk 30-gramowy może będzie bardziej precyzyjne to łowienie. Delikatniejsze. Nawet jeżeli trochę bliżej brzegu podpłynie, nut ściągnie zestaw, to chyba nawet lepiej. O, coś się zadziało w końcu chyba. Czyżbyśmy mieli pierwsze branie? Dosłownie minutę po zarzuceniu.
Może przestawię kamerę. Zobaczymy. No chyba widać jest szczytówkę, nie jestem pewny, bo mi słońce świeci. No i zobaczymy. Na razie nic się nie dzieje, żadnych brań. Fajnie byłoby, jakby się udało coś nagrać branie, ale poza jednym pstryknięciem nic nie widziałem do tej pory. A to pstryknięcie niekoniecznie musi oznaczać branie ryby. Nie byłoby o wiele przyjemniejsze, gdyby te komary jednak tak nie dręczyły. To nie jest, że tych brań jest mało, nic nie złowiłem. Czasem się jakiś haczyk urwie, teraz zaczepiłem jakąś chyba podwodną żyłkę. Mam nadzieję, że to nie jest żaden sznur kłusowniczy. Pogoda jest fajna, naprawdę by się fajnie posiedziało, gdyby nie to. No komary są nie do życia. No proszę, jakieś branie. Ja mam oczywiście ręce zajęte butelką z wodą. A ta ryba jest duża. Ukleja. Ale zawsze to zdobycz. No to czekamy. Coś tam mocno poszarpało szczytówką. Dalej szarpie. Ale mi to na ukleje wygląda. O nie, nie ukleja. Pan Krąb. O, taka ładna grybka. Może 12-13 cm. Od razu inna wiara w moje serce wstąpiła po tej rybie. Zabawne, gdy mówił ze stawem spławikowym, wiedział, że ciągnę w ogóle rybę. Niestety taka mała ryba na federze z koszyczkiem 50-gramowym. Z odrobiną jeszcze zanęty. Sprawia. Sprawia, że do końca nie wiem, czy coś holuje. Przynajmniej, jeżeli chodzi o takie małe ryby. Może. Nie wiem, czy coś jest. Dobra.
bez chlapania po wodzie. Szczytówka niżej. Jest, ukleja. Jestem normalnie łowcą uklei dzisiaj, ale coraz większe łowię. O, takie zwierzę. Szprotka. Czekam na kolejne branie. Długo mi się zejdzie po tym na filmie znaleźć te momenty, kiedy są te brania. Tak teraz przycinam sobie, robię pit stopa na nagraniu, żeby to nie było ciurkiem 2 godziny materiału i potem będę to ciął. Bo to jest moje główne narzędzie przy montowaniu, czyli nożyczki. Wycinam całe fragmenty. Na to ostatnio się machnąłem, bo na ostatnim bodajże filmie nagranie było, jak idę z podbierakiem po karpia, ale wyciąłem i nie wkleiłem fragmentu, jak już ten karpia mam, tak? I go pokazuję do kamery przed wypuszczeniem. Taki mały ząg, ale się zdarza. Powiem szczerze, potem jakoś tak nie sprawdzałem tego filmu i wrzuciłem go na YouTube'a. No trudno, musicie wierzyć, tam był karp. Taki już podbierakowy, czyli musiał mieć w okolicach kilograma, tam 79 do 100 deko, tak, kilograma. Większy w Markuszowie do tej pory chyba kilogram ryb nie złowiłem. Przecież miałem kilka fajnych karpiń i także nie nagranych. Ale to myślę, że to były kilówki, może z kawałeczkiem więcej. Te większe, jak miałem, to mi się pewnie urywały, bo kilka ryb mi się zerwało. Markuszów to jest bardzo ciekawa woda, łowisko specjalne, PZW za dodatkową kasę. Jest tych ryb naprawdę mnóstwo, ale jest to głównie karp i ten japoniec, tak? Przez niektórych nazwany bękartem. Jak ktoś woli bardziej, to fachowo to karaś srebrzysty. A jakąkolwiek jedną rybę jest ciężko, tak? Złowiłem bodajże 3 złote karasie, jak dobrze pamiętam, moja historia markuszowska w tym roku. Jednego linka i jedną wzdęgę. Płotki 0. Ogadałem do telefonu, to jeszcze nigdy się tyle nie ogadałem. Ale po prostu mam dzisiaj idealne warunki do tego. Jestem sam nad wodą, tak myślę. I po prostu nie czuję się głupio, jeszcze się nie przyzwyczaiłem. No nie czuję się głupio, jak łowiliś tam wędkarzy, a ja sobie mam rozmawiać do telefonu. No jakoś się nie mogę jeszcze do tego przemóc. Więc przykro mi bardzo, jeżeli ktoś lubi posłuchać wędkarskich opowieści, a tam ich nie ma, no to tam ich po prostu nie ma, no bo nie mam takiej możliwości, tego nie robię. Dzisiaj mam tą możliwość, jestem na wieprzu, to mogę trochę pogadać. Tak sobie myślę, że czas już dzisiaj kończyć tą przygodę wędkarską. Ryby specjalnie nie dopisały. Komary owszem i to bardzo. Coś tam połowiłem. Głównie ukleję. Jeden krąpik. Dwa zerwane zestawy, a przynajmniej rozgięty haczyk. No coś tam się działo, tak? Nad wodą naprawdę miło, fajnie. Przyjemnie. Ryb tych nie było. Ja już kończę nagrywanie, tak naprawdę. Postaram się jeszcze, jeżeli coś złowię fajnego, to zrobię najbliżej zdjęcia i już byłoby to dzisiaj na tyle z nad wody. Jeszcze raz podsumowując, jestem na wieprzu, niedaleko tak zwanego czarnego dołu, łowię na zakręcie federem klasycznym i to bardzo, bez większych sukcesów, ale i tak dzień uważam za udany. Do zobaczenia na kolejnym filmie. Mam nadzieję, że bez komarów. No i to zawsze mówię, połamania wędek. Na razie, pa.